Witam. Już po tytule widzicie, co będziemy oglądać, więc może nie przedłużajmy, bo mamy kolejną sprawę do rozwiązania. Zapraszam. Tę sprawę zleciła nam Ewa Sroka, której mąż Marek zaginął przed 2 laty. Kobieta długo czekała na jakąkolwiek informację o ukochanym. Jednak po kilku latach jej nadzieja na odnalezienie męża zgasła. Samotna i opuszczona kobieta w końcu uległa mężczyźnie, który wydawał się być idealny. Dziękuję. Piękne kwiaty dla jeszcze piękniejszej kobiety. Serio? Ten tekst jeszcze przechodzi? Zobacz, jakie piękne kwiaty dla jeszcze piękniejszej kobiety. Te kwiaty nie są tak piękne jak ty, bo zupełnie nie przypominają człowieka i... A to takie fajne czekoladki dla jeszcze fajniejszej dziewczyny. No i mam jeszcze taniego jabłona, na widok którego chce mi się żygać, ale nie tak bardzo jak na widok twojego uśmiechu. Ty wiesz, że to nie zadziała? Wracając do tych kwiatów. Grzegorz, jesteś wspaniały. Dziękuję ci, ale skąd wiedziałeś, że to moje ulubione? Powiedzmy, że prawdziwy mężczyzna po prostu powinien wiedzieć, czego pragnie jego ukochana. Ja już moim septagońskim okiem widzę, że ten koleś po powrocie do domu karmi z procy jakieś dziecko, które trzyma w piwnicy i bawi się w chowanego z własnoręcznie zamordowanym dziadkiem. No zobaczcie, to jest ewidentnie ten typ! Ewa Sroka wiedziała już, że mężczyźni idealni nie istnieją. Dlatego poprosiła nas o sprawdzenie Grzegorza Szymskiego, który coraz częściej wspominał o ślubie. I muszę przyznać, że kobieta wiedziała, co robi. Sprawę poprowadzili detektywi Aneta Rawicz-Bibi oraz Michał Warłak, Diablo. Proszę, proszę, jaka poprawność polityczna! Nie dość, że mamy panią detektyw, to w dodatku Bi. Podwójną Bi. Bibi. 2 lata temu Marek wyjechał do Warszawy. Do pracy. Chcieliśmy powiększyć mieszkanie, planowaliśmy dziecko. I co było dalej? Marek zniknął, tak jakby zapadł się pod ziemię, rozpłynął we mgle. No ale... mówiła pani o tym policji? Nie! Od razu postanowiłam poprosić o pomoc Diablo Bystrego Diablo i jego bi partnerkę bi. No tak, i na początku coś szukali, a potem po prostu powiedzieli, że pewnie uciekł do jakiejś innej babki. Albo... że jak go odkopią... to zaproszą na wspólne bezczeszczenie! Pokazanie zwłok. Kurczę, przecież to brzmi jakiś horror. No całkiem w porządku, facet przystojny, widać, że biedny nie jest, tak? To w czym tkwi problem? Czasami mam wrażenie, że on jakby wie więcej niż mówi. No i Diablo wreszcie trafi na równego sobie. Wy myślicie, że on sobie idzie i rozwiązuje jakieś tam proste zadanie detektywistyczne? Nie, teoria strun jeszcze nie wie, że jest prawie udowodnioną, tylko musi znaleźć kartkę i to spisać. Sprawdźcie to, proszę. Ludzie totalnie przestają sobie ufać. No, wynajęła nas kobieta, żebyśmy prześwietlili jej przyszłego narzeczonego? Niesamowite czasy. Obawiam się, że nasz wydziarany Sherlock mógł źle zrozumieć prośbę o prześwietlenie narzeczonego i zamiast na komisariat doprowadzi go na rentgen. Pani Agato, zadanie wykonane! Trochę żeśmy musieli postać w kolejce, ale... skierowanko podrobione, cyk! Prześwietlonko zrobione, cyk! Narzeczony ma czyste płuca. Diablo! Ile ty masz chromosomów? Nie, ja nie lubię domowych zwierząt. Ile będziesz jeszcze wyklejał te kartki? Co? Już kończę. Jak skończyć, kończę na demo. Już kończę. Ale ty się do wyklejania kartek nie nadajesz, baranie ty! Jaki kraj, taki Breaking Bad. W Stanach Jesse gotował metę, w Polsce Grzegorz... A jak już to wszystko ładnie posprzątasz i powyklejasz karteczki... Wykleja karteczki. Po to w Polsce się porywa ludzi, żeby ich zmusić do dekupażu. Widzisz, jak ładnie cię wytresowałem? Już mi pas... nie pyskujesz w ogóle. Pasuje mi to. Ech, będziesz grzeczny. Może, nie wiem, dostaniesz jakiś posiłek, a do tego jeszcze to? Tylko nie marihuanina! Tymczasem w biurze Septagonu detektywi podsumowują fakty dotyczące sprawy i ustalają plan działania. Dobra, no, słuchajcie, nie ma co dyskutować, tylko od jutra się bierzemy z tego Grzeszka, nie? Diablo, ale zauważ, że facet wyjeżdża do stolicy w poszukiwaniu pracy. Diablo, jak ona się do ciebie zwraca? Ona cię poucza, dzięki Bogu jeszcze dzisiaj nie ćwiczył lewego sierpa. Żartuję, kobiety mogą być tak samo dobrymi detektywami jak mężczyźni, na przykład wiedzą, jak odnaleźć zaginione dziecko, skarpety, bum! Tam ślad się urywa i policja też go nie znajduje. No i co w tym dziwnego? Mało to ludzi tak znika bez śladu?
No wiesz, ale nie ma śladów życia, nie ma ciała, no to co ona ma robić? No i wreszcie powstał serial, który pokazuje prawdziwe życie. Mnie za takie spoufalanie się z kolegami z pracy wyjebali za Bill Cosbing. Siema Rafał, jak tam weekend? No spoczko, spoczko, odpocząłem sobie trochę. No to co? Zrobimy sobie kawkę, rozmasuję ci uda i weźmiemy się za briefing na ASAP-ie. Oj, będę sapał, będę. Naprawdę? Masujecie kolegów z pracy? Korpo? No to chyba potrzeb kobiet nie zrozumiem nigdy. No, a propos potrzeb kobiet, to dzień dobry, pani Irenko. A, dzień dobry, dzień dobry. Ja wiem, że święta zaczynają się już po wakacjach, no ale nie mamy teraz przypadkiem lata? No mamy, a co? Promocja była, to kupiłam. Aha, no... No, świąteczne. Tanie, ręczna robota, proszę zobaczyć. No i co? Wesołych świąt. No prawie diablo, ale czwórka na zachętę. Tak jak tłumaczyliśmy, to L nie jest przekreślone, to jest zupełnie inna literka. Spróbujmy jeszcze raz. Wesołych... Pani Aniu, panie zanotuje. Liczba chromosomów poza skalą. Dokładnie 3 i w pizdu dziesiątych. No, das ist richtig wunderbar, Irena, aber ich habe eine große Lust für... Große Frühstück, ja? Nie mów do mnie tym językiem. Bitte schön. No. Kannst du eine śniadanie machen? Śniadanie machen. Jak ja uwielbiam te kombinacje językowe. Wiecie, jak ktoś nie chuja nie wie, jak mówić w innym języku, ale chce się trochę popisać i mówi coś w stylu flachen machen albo je m'appelle. Albo skolka u ciebie stoi handiop, a najgorsze jest to, jak ktoś na koniec zdania dodaje BOOM, GODDAMIT! Musieliśmy jak najszybciej zająć się tym szymskim. Tylko ty, ja i nikt. Nikt więcej. Tylko ja cię będę oglądał. Kochana Elunio. Zobaczysz. Koleś nie ma rodziny i jeździ kombi. Mówiłem, że ma coś z garem. Tak, jeśli masz kombi, a jesteś singlem, to na 99% siedzisz teraz wysmarowany płynem hamulcowym i zastanawiasz się, o co chodzi z tymi chromosomami. Bo też nie lubisz domowych zwierząt. Zobaczysz, jaka będziesz szczęśliwa. Ze mną. Ze mną i tylko ze mną. Zobaczysz, z nikim. Z nikim innym. Jak on chce gwałcić i mordować dorosłe i silne kobiety, skoro nie potrafi sobie poradzić z głupim zdjęciem? Wiecie, ile pary w płucach ma zdesperowana koleżanka z pracy, kiedy próbujecie jej na siłę wymasować plecy? Kocham cię, Wonio. Nie pozwolę, żeby ktoś stanął na drodze naszego szczęścia. Po prostu otwórz okno albo włącz klimę. Nie musisz być tym stereotypowym psychopatą, który siedzi w samochodzie i się poci oglądając zdjęcia. Możesz być po prostu psychopatą, który ogląda zdjęcia w samochodzie. I trochę sapie na ASAP-ie. Ale widzę, że ciebie tam już nóżka świerzbi, żeby gaz do dechy, autostrada i na niemiecką imprę. No raczej słuchaj, bierzemy ojrasy. Ja biorę wursta, idziemy tancen, nie? Ale ja cię proszę, ja nigdzie nie jadę. Słuchaj, szef nie dał żadnych pieniędzy, ja ze swoich płacić nie będę. Chcesz, to jedź. No to wysiadaj. No jak wysiadaj, co ty? No tak, to wysiadaj. No, chyba żartujesz. No, żartuję, żartuję. Teraz wystarczy chwycić za mikrofon i podbić świat stand-upu. Tymczasem zaginiony Marek Sroka miał przed sobą kolejny długi dzień spędzony na niewolniczej pracy. Schnella, schnella! Sie müssen diese Karte bis zum Ende Tages sticken. Ja. Co tu się odpiernikowuje? Czemu ta nazi babcia łamanym niemieckim zmusza tego kolesia do wyklejania karteczek? Co, on się cofnął do lat 90. i karteczki z notesików z królem lwem są najcenniejszą walutą w kraju? Tak, wy macie bitcoiny, a my mieliśmy zupełnie bezwartościowe klasery z karteczkami z królem lwem i Pocahontas. Boom! Mimo kruchości i słabego stanu zdrowia okrutnej staruszki, Marek nie jest w stanie walczyć o wolność. Lazy, warein, polnische Schwein? Zabijcie mnie! Nie będę więcej dla was tego robił! To jest najbardziej przekonująco zagrana scena, jaką w życiu widziałem. Pamiętacie, jak Matthew McConaughey w Interstellar musiał zostawić córkę, żeby ratować ludzkość?
Ja za każdym razem, jak to widzę, płaczę razem z nim tak dobrze zagrał. A to jest nic w porównaniu do tego bursztynu sztuki aktorskiej. Stanisławski byłby dumny. Zabijcie mnie! Nie będę więcej dla was tego robił! Moi pater buste, was mit leiten, wir die angenfan. Heute ist Montag, der 5. Januar. To jest jedyne zdanie, którego nauczyłem się przez 4 lata nauki niemieckiego. I kiedy nauczycielka na początku lekcji zawsze mówiła Maciek, das datum, a ja odpowiadałem Heute ist Montag, der 5. Januar, to bardzo często przechodziło w październiku, w listopadzie. Moja nauczycielka miała bardzo bawarski sposób życia. Z misją wywiadowczą rusza za nim Diablo, który nie wie, że znajdzie się w prawdziwej abstrakcji i zmierzy się z bestią. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja do doktora. Co ci dolega? No wie pani, co mam, wiele mam dolegliwości, no problemy z oddawaniem moczu. Bo musisz temu cygańskiemu dziecku z góry dać te 50 groszy, inaczej będzie myślał, że próbujesz go obsikać za darmo, jak frajera. To był najgorszy żart o cygańskich dzieciach, jaki kiedykolwiek napisałem z własnych doświadczeń. Nieregularny stolec, to... Komputer mówi nie. No ale nawet pani nie spojrzała w ten komputer. Komputer mówi nie! Czy to był dźwiękowy myk satyryczny? Wokół ciebie czuję złą energię. Wokół ciebie czuję złe pole magnetyczne. To nie jest zła energia, tylko źle przetrawione burrito, jedzone na pośpiechu na dwuosobowym rowerze. Zobaczcie poprzednie odcinki Septagonu, zrozumiecie. Przyszedłeś tu na przeszpiegi? Nie. Duchy mi to powiedziały. Nie. Jakie duchy? Arion, Orion, Sharon, Baron. Czy to był dźwiękowy myk dramatyczny? Mistrzu! Mistrzu Hubertusie, wzywam cię o pomoc! Proszę cię, przyjdź tutaj! Ty, no dobra, przeklęty draniu, wyjdź stąd! Nie dotykaj go, ty draniu! Już mi stąd! Imperator reinkarnował. W XXI wieku na planecie Ziemia robi dokładnie to, co robił dawno, dawno temu w odległej galaktyce, tylko że tutaj zamiast potężnej mocy ma własnego psychiatrę. Po wizycie u mistrza Hubertusa detektywi wrócili do biura i skontaktowali się z klientką. Ewa Sroka nie wiedziała, że jej partner Grzegorz Szymski ma kłopoty zdrowotne. Kurde, no co jest z tym telefonem? Może tam jest napisane... podłącz ładowarkę? No pierdolnąłem krechę! Przecież ja wiem, że mi telefon szyfrem mówi, żeby się psiarnia nie pokapała! Tak jak mówię dealerowi, żeby zamiast 2 dropsy skołował mi 2 klopsy i psiarnia nie wie, czy ja jestem człowiek z blizną, czy Magda Gessler. Masz podłączyć ładowarkę do telefonu. A to nie była metafora. Ale on tą dziurą nie chce niuchnąć! Coś się stało? Co tam ci się popsuło? No słuchaj, no koleżanka chce mi wysłać nudes, a mi się nie ściąga, no widzisz? No to straszne. Zobacz, Marek ma siostrę, ona może nam pomóc. Wiesz co, ale ona to jest niezła świruska z tego, co widać. Słuchaj, słuchaj tego, jak chodziła do szkoły, to wyrzuciła dyrektora przez okno. Całe szczęście, że to był parter, tak? Naprawdę chcielibyśmy, żeby sprawami osób zaginionych zajmował się ktoś aż tak empatyczny? Diablo, mamy nowy trop, ale to jest kompletna świruska! Spośród tylu osób trafiliśmy akurat na taką, która też wącha siodełka rowerowe na siłowni, jak wszyscy wyjdą? Nie, ona wyrzuciła dyrektora przez okno. I oblała kwasem siarkowym 6-letnie dziecko. Potem przetrzymywała je 2 lata w piwnicy i wdychała... Zapach siodełek na siłce! Diablo, ty powinieneś iść do specjalisty i podłącz ładowarkę. Diablo, podając się za kolegę Marka, który przyjechał z zagranicy i szuka dawnych kolegów, usiłuje wyciągnąć informacje od jego siostry, którą namierzył Max. No i mi prace społeczne. No i mam kuratora, no to zapierd... Ale co ty się tak wypytujesz? Nie rozumiem. O co ci chodzi? Po co ci to zdjęcie? W ogóle jesteś psem? No nie, no... Ja z policją nie gadam. Ale proszę pani, chyba wie pani, że gardzę, no przecież organami ścigania. Nie wiem jak was, ale mnie to przekonało w 100%. Już widzę taką scenę w nowym filmie Patryka Wegi. A co ty wiesz o tej sprawie? A co ty kurwa taki ciekawski? Psem jesteś kurwa? Ja? Psem? Ja... gardzę organami ścigania, tfu! Kij im w oko, motyla noga! HWDP, JP100%, PJBWS. PJBWS? Policja je banany w skórce, nawet taką dziarę na łydzie mam! Ty chyba rzeczywiście nie jesteś psem. Mamy to. To znaczy policja? Co? Ty panno lekkich obyczajów! Gardzę, no przecież organami ścigania, tak? Coś jak mówią, jeśli te
Ale to może ja pomogę tutaj. Spierdolę, nie? Torebeczkę potrzymać, nie? Stary, za ci? Dobra, mam coś. To się może przydać. No to dajesz, stary. Ten wasz Grzegorz, Tomasz? No. No to on ma brata. Ziomek sprzedaje watę cukrową tutaj nieopodal. Brak szacunku do organów ścigania. Jakieś podejrzane typy nakręcające cukier na patyki. Jak tak dalej pójdzie, będziemy odrywać głowy czekoladowym Mikołajom. Tomek wiele mi o panu opowiadał i nie ukrywam, że chciałam pana poznać. Ani serio? A szczoną Tomka? Tomek wiele lat temu wyjechał. Nawet nie tęsknę za nim, prawdę mówiąc. Zobaczcie, jaka hamuwa. Skoro już nie mieli statystów do udziału w tym odcinku, to nie mogli tego ujęcia, chociaż nie wiem, jakoś inaczej skadrować? Przecież ta Bogu ducha winna kobieta z tymi gówniakami przez tę cenzurę wygląda jak poszukiwana rodzina kanibali z Pabianic. Wy wiecie, że ja się śmieję z Pabianic tylko dlatego, że mają mega fajną, dźwięczną, komediową nazwę. I dlatego, że jest tam najwięcej patologicznych rodzin satanistyczno-kanibalistycznych. Pozdrawiam. Okazuje się, że Ewa nie pomna ostrzeżeń detektywów. Spotkała się jednak z Grzegorzem przekonana, że zakochany w niej mężczyzna wyzna jej prawdę. No i co z tego? I co z tego? Wsiadaj do samochodu już! Ruchy! Rozumiesz? Beze mnie twoje życie nie ma sensu! A jeżeli twoje życie nie będzie miało sensu... Szybko, kiedy on niczym dziewczynka biegnąca pod choinkę próbuje okrążyć cały samochód, żeby wejść z drugiej strony, to może złapiesz za klamkę, którą masz 8 cm od dłoni i zdążysz uciec, a nie przez to całe gadanie jest już za późno. Po drodze zrobiłam sobie małą ściągę z niemieckiego. Byłam pewna, że się przyda. Guten Tag. Hoi, to jest Montag der 5. Januar. A jak nie, to zgłaszam nieprzygotowanie? Was wird, du hier? Podczas gdy Bibi zagadywała nieposkromioną gospodynię Tomka, Diablo zakradł się od tyłu i próbuje przeszukać willę. Wszędzie syf, zakrwawione ręce! Szybko, Diablo, kieruj się do pokoju Emo! Sprecz sie Deutsch? Ej, kim jesteś? Kurwa. On nie chce od ciebie pieniędzy za seks, tylko żebyś go uwolnił. Zabierz mi stąd. Spokojnie. Poczekaj. Diablo miał w nosie, zdjął kolesiowi łańcuchy z nóg, a tamten jeszcze Robin Williams. Pewnie się Diablo zorientuje w siedzibie Septagonu, że w tej układance brakuje jakiegoś małego elementu, na przykład głowy. Dobra, Bibi, nie ma o czym mówić, nie? Dawaj, dzwoń do tej Ewy, bo założy się, że ten wariat będzie chciał ją dorwać na pewno, nie? No masz rację. No to sobie raczej nie zadzwonię. Czemu? Nagła awaria sieci. Czaję, lecę po blety! Detektywi podjechali pod mieszkanie Ewy. Spodziewali się, że zastaną tam klientkę w towarzystwie jej szalonego adoratora. Aha, bierze ratunku! Chodź! On mnie porywa, ratunku! Starczy się! Nela, chuj, to jest Montag del 5 Januar! Widzicie, jak się to powie w odpowiedni sposób, to może znaczyć milion różnych rzeczy. Diablo musiał szybko działać, by nie stała się komuś krzywda. Teraz mu spojechane prajedzie, puszą! Dawaj. O fuck, załatwiła go pustym koszem na śmieci, bo jak każda prawdziwa pani detektyw, Double B, nosi go za pazuchą na każdą niebezpieczną akcję. O fuck. Tomasz Szymski został skierowany przez sąd na obserwację psychiatryczną z podejrzeniem schizofrenii paranoidalnej oraz manii prześladowczej. Gudrun Berg myślała, że jej szef przetrzymuje w piwnicy chorego psychicznie krewnego. Ze względu na podeszły wiek i stan zdrowia kobieta nie będzie sądzona. Jak to nie będzie sądzona? Przecież Nazi babcia była całym mastermindem tego projektu. Jestem pewien, że ona teraz siedzi gdzieś z kimś w piwnicy i go przetrzymuje i zmusza... do nagrywania. I to już koniec tej niezwykłej przygody w świecie Septagonu. Dzięki temu odcinkowi wiemy, że niemiecki to najpiękniejszy język na świecie. Oj, to jest Montag der 5. Januar! Ogłoszenia parafialne. Zbliża się 10 lat istnienia mojego kanału. O, fuck! O, fuck!
Specjalnie z tej okazji chciałbym razem z Wami nakręcić filmik, już mówiłem o tym i będę o tym przypominał przez najbliższe kilka miesięcy, ponieważ do końca czerwca będę zbierał Wasze filmiki na temat mojego kanału, na temat moich filmów. Wiem, że niektórzy z Was oglądają mnie już bardzo długo, dlatego no fajnie by było, gdybyście nagrali ze dwa słowa i wrzucili je na stronę 10latniekrytego.pl. Tak? Tak. Link macie w opisie. Zapraszam, wróćcie. Będzie fajny film. Rozpoczynam zbieranie zamówień na nową książkę, którą wydam tak samo jak poprzednią, czyli będzie to książka tylko dla osób, które zamówią ją w preorderze, zamówią ją z góry i potem będą naiwnie czekać, że ją dostaną. Nie no, dostaniecie oczywiście. Zrobimy akcję jak poprzednio. Będę te książki wszystkie podpisywał, nawet jak będzie ich taka sterta jak ostatnio albo większa. Wiem, że niektórzy kupują książkę nie dlatego, że chcą książkę, tylko chcą się na mnie powyżywać, także dziękuję. Także zamówienia możecie już teraz składać, wszystkie informacje macie w opisie. Ja Wam też wrzucę fragment tekstu, żebyście wiedzieli, co to będzie. No i już. Chyba szczegóły pozostałe rzeczy będą wyjaśniane na Instagramie. Jeżeli macie do mnie jakieś prywatne pytania, to piszcie właśnie na Instagram. Tam Wam staram się wszystkim odpowiadać. No i to na dzisiaj tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Buja! No i Diablo trafi wreszcie na równego sobie. Wy myślicie, że on teraz idzie i po prostu sobie rozwiązuje jakieś tam proste zadanie, a tak naprawdę teoria strun jeszcze nie wie, że jest prawie udowodniona. On tylko musi znaleźć kartkę i znaleźć... Ja myślę, że no najlepsze czasami warto poczekać. Tak jak ja czekam na nudesy.